Otwieramy przygotowany rysunek trójkąta. Zaznaczamy lewą jego część, trójkąt prostokątny, którego jednym z boków jest wysokość pierwotnego trójkąta. Tę część obracamy w prawo o 180 stopni. Teraz jeszcze obrót w lewo drugiej części trójkąta, też o 180 stopni. Powstał prostokąt, którego jeden bok jest równy podstawie trójkąta, a drugi wysokości trójkąta.